Siemanko, w kolejnym odcinku z serii Tak sobie gram. Dzisiaj FIFA 16, pokażę wam mój stan gry z Termaliką Brookbet niecieczą. Tak. Znowu Termalika, bo dla siebie też se gram Termaliką. I gram sobie Termaliką i jestem na miejscu piątym tutaj. Więc teraz mamy z Górnikiem Łęczna. Co by zagramy? Okej, graj. Jak już chyba podczas FIFA 14 mówiłem, moim zdaniem tutaj przed meczem niepotrzebne są te treningi, no ale cóż. Ale są to są. To jest moim zdaniem niepotrzebne. Ktoś by chciał, to by wszedł w sekcję treningów, by se poćwiczył. Halo, halo! Dzisiejszy mecz będą dla państwa komentować Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. To będzie dla mnie prawdziwa przyjemność. Jak widzicie, ogarnąłem wreszcie, że może być kamerka w FIFA 16. Nie wiem, czy to wpłynie na wydajność i na płynność gry. Miejmy nadzieję, że nie. Oby nie. No zobaczymy. Jeśli będzie gorzej gra chodziła na nagraniu, ja to zobaczę, wy to napiszecie. Lepiej bez kamery, bo wtedy jest lepiej i jest płynna gra, w sensie bez lagów i bez opóźnień, bez żadnych przycin i tak dalej, to będzie bez kamerki teraz, FIFA 16. Zagrają gospodarze. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1, próbując zagęścić środek pola i jednocześnie prostopadłymi podaniami dogrywać piłki do napastnika. Okej. No to lecim. Rozpoczyna się pierwsza połowa. Plizga. Poszmańczyk. Chciałem rozegrać, myślałem, że Soumaro tam pójdziesz, ale w sumie nie pokazałem wam składu mojego. Tiam. Chciałem zacząć jak FIFA 14 i zacząłem, nie pokazując wam, tylko od razu przeszedłem. Parker. Można chyba tak to powiedzieć. Kędziora. Do meczu, więc po meczu wam pokażę mój skład. W sumie nic straconego. Odegrał ponownie piłkę. Ale jak zauważycie, mam tu jednego obrońcę z ligi francuskiej, Soumaro. Wypożyczonego mam z ligi angielskiej też Davante Parkera. On jest chyba z Manchester City nawet. Z tego co pamiętam. Nie, on jest z innego angielskiego. Dobrze, Witan. No właśnie, Witan na bramce. W sumie zobaczycie. Parker. Kędziora. Fosmańczyk. Dobrze, Soumaro. Soumaro. Ja mówię Soumaro. Soumaro. No i strata piłki. Nie wiem, czy to dokładnie dobrze wymawia to komentator, bo komentatorzy nie jasne nazwiska wymawiają, także ich szlak niech jasny szczeli, ale no wierzmy im na słowo i niech będzie Soumaro. Babiasz. Babiasz. Kupczak. Kupczak, ale dobra, Soumaro. Tomasz Nowak. Spokojnie! Za bardzo chaotyczny zaczęliście na razie. Dobrze. Oddaję strzał! Wysoko, no. Nad poprzeczką uderzył! Nie udało mu się. Najważniejsze. Aj. No błąd, strata. Jest. Dobrze, Witan. Kurde. Piłka poza boiskiem i będzie. Ciężko mi na razie przeciwko Górnikowi Łęczna się gra. No zobaczymy, jak to będzie dalej. Strzela. Dobra. Sędzia odgwizduje zagranie ręki. A. Przeciwnika.
No to ja rozumiem. Dobrze. To Vito. Nie, 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 wybije. No. Dobrze. Kędziora. Kędziora. Wojciech Kędziora. Za moment piłka nasza. Rzutem z autu. Dawaj do plizgi tę piłkę, no. Fosmańczyk. Nice, ale tam był faul. Kurde. Sędzia przerywa akcję. No właśnie. Popatrzmy. Co? Ja? Gdzie? Ja myślałem, że odgwizdałeś tam akcję. Fosmańczyk tam był faulowany, a ty mi jeszcze tu gwizdasz, że ja faulowałem. Aj, ci sędziowie. Dobra, Fosmańczyk. Fosmańczyk! Fosmańczyk! Coś niesamowitego, piłka odbita od bramkarza. Brawo, tak jest. Zobaczmy jeszcze. Ale poszedł. Zawodnik pewnie mija kryjącego i bez jak większych trudności strzela do bramki. Na to slalomie. Był naprawdę piękny dribbling. Pokazał, na co go stać. Ale slalomem przeszedł tam między nimi. Innego kąta. No trochę piłka między rękoma, 1 do 0. Ale jest 1-0 i to się liczy. Zobaczymy. Dobrze. No to prowadzimy z Górnikiem Łęczna. Było na początku źle, no to już jest lepiej. Wystarczyła ta akcja, dobra, którą Fosmańczyk wymiana podań między dwójką graczy wykorzystał. Ty miejski. Ależ pięknie grają piłką. No zobaczymy. No może centrować Kówka. Pole karne. Dobra. Piłka poza linią końcową i będzie rzut rożny. No niestety. Powtórka sytuacji, po której padła bramka dająca prowadzenie. Nie pokażę jej. Nie, to opóźnia. Było niebezpiecznie z rzutu rożnego, ale udanie w ogóle interweniuje bramka. Opóźnia odcinek. Nie będziemy oglądać powtórek nieskończoność ile. Nie wiadomo ile. Tracą piłkę. Niestety Parker nie zdołał tej piłki jakoś przedrzeć na skrzydle. Kędziora, bierz go, bierz go, bierz go, bierz go, bierz go, pięknie. Lecisz, Parker, a za wolny jesteś. No i dobra, za moment wznowią z autu blisko wybił pola karnego. Spokojnie, Jajka. Też był piłka z Zawiszy. Ogólnie mam tutaj sobie taki planach zrobić taki. O, faul, w takim no miejscu właśnie. Ogólnie mam w planach tutaj zrobić sobie też taką drugą Zawiszę, bo w FIFA 16 już nie było Zawiszy. Taką drugą Zawiszę, bo jest dużo byłych piłkarzy Zawiszy i no. I mam nadzieję sobie ich tu posprowadzać do ten maliki i to będzie taka druga Zawisza. Zobaczymy. Zmieńmy zawodnika. 46. Plizga. Plizga, plizga. Plizga. Było blisko, naprawdę blisko. Oddał piękny strzał. Szkoda. Jestem przekonany, że już widział piłkę trzepoczącą w siatce. A tu Klops. Bardziej na bardziej w prawo, no. Uderzenie było dobre. I to by wpadło. Gdybym bardziej kurczę. No szkoda, szkoda. Ekstra. A, ale. No szkoda. Ale naprawdę mogło być już 2-0. Uderzenie z wolnego mogło trafić do siatki. Kurczę. Łukasz Mierzejewski. No szkoda tej okazji. Naprawdę szkoda, no ale. Lecimy dalej. Radosław Pruchnik. Łukasz Mierzejewski. Tymiński. Nie dać im, nie dać im. Cała seria udanych podań. Kurde, tu na skrzydle, no właśnie. Leandro. Podanie na skrzydło. Świetna interwencja. Dobrze, witam. Ale znowu bez gola. Najpiękniej, Kędziora. Kędziora, pięknie. Nie masz siły, widzę.
O. Ciężko było cokolwiek zrobić. Za bardzo odeszłem. Tak, odeszłem do boku. No, wiedziałem, że będzie na lewym skrzydle, więc suma oro, tam podejdzie, główka. Nice. Dobrze, Kupczak, chociaż miałeś błąd, ale... Dobrze, Babiarz. Babiarz. Pięknie, Fosmańczyk! Nie ma gola. No, kurde. Czy był spalony, czy nie? Na pewno ta decyzja pozbawiła ich bramki. No minimalnie, naprawdę. Kurde, naprawdę, no mogą być zwodzone, a i tak ty trafił. Dobrze. Kędziora. Kędziora. Kędziora! Kędziora! Świetnie, brawa dla bramkarza. No mijam ich jak tyczki, praktycznie mijam ich jak tyczki. Tylko bramkarz. No, w miarę broni u nich, więc... Można powiedzieć, że mają dobrego nokera. Może tak? Nie. Wybijają teraz do przodu. Koniec przypowy, 1 do 0. 35 minut za nami, rezultat 1 do 0. Dobra, zobaczył, o Jezu, o Jezus! Kędziora, Fosmańczyk, ale oni zdychają. Kupczak by musiał zejść. Tak. Kupczak zejdzie i wejdzie Liczka. Co z tego, że to jest środkowy pomocnik ofensywny, ale... Ale musi wejść. Trener woła. Zawodnika z rozgrzewki będzie zmiana. Da. Kupczak schodzi, wejdzie Mario Liczka. No i mamy 1 do 0. Ruszyli, drugie 45 minut. No, obyśmy wytrzymali te drugie 45 minut. Nowak. Spokojnie. Ładne dośrodkowanie. Dobrze. Co, to ty? Nie, całe szczęście. Dobrze. Jeju, no już musiałem podawać. Tak to bym poszedł środkiem, ale... Leandro. Bardzo ładnie, plizga. Niestety. Blisko pole karne. Kapitalna wrzutka. Główka. Nowak. Będzie no. Strzelał? No, chcą doprowadzić do wyrównania. Tak to będzie chyba w drugiej połowie wyglądać, bo moi zawodnicy ledwo dzipią. Chociaż będę starał się kogoś wprowadzać tu. Co jakiś czas, ale trzech nowych zawodników, trzy jednostki, że tak powiem, siły nowe, nie dadzą tu wielkich zmian. Ten atak był zbyt szybki dla jego kolegów z drużyny. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Ekstra, Liczka. Kędziora. Kędziora. Fosmańczyk. Ładnie, tu mi zostawił miejsce. Fosmańczyk! W stronę bramki. Ale mi tu widzieliście, sam odszedł. Sam mi miejsce zrobił. I co, Luk? Tak, będzie rzut rożny. Dobrze. Babiarz, główka! No, dobrze, plizga. Kurde, nie temu, no ale coś. Nie chciałem tak. Nice. Kędziora. Fosmańczyk! Szansa? No, pachniało tutaj bramką. Ale na razie drugi raz nie zaskoczył bramkarza.
chciałem zmienić róg, zmylić bramkarza i... Kuźba. Ale nie uderzyłem za mocno. Kurde. Leandro. Fosmańczyk, zawodnik meczu jak na razie. Zrobię zmianę. Może jakąś, bo oni tu ledwo zipią. Kędziora bym musiał... O Boże, Parker. Dobra, Kędziora i Parker zjedną. Drozdowicz. I Kowal. Żeby ofensywę trochę wzmocnić, bo 1-0 to jest jednak wynik na styku, nie? Więc... No, może teraz. Nie chcę wyniku bronić, ja nigdy nie bronię wyniku. Dograł w pole karne. Zawodnik był na spalonym. Całe szczęście. Bo by było 1-1. Próbujemy tu kryć, ale... O, Nikitowicz. Leandro. Dobrze, dobrze. Zakęszczamy obronę tu, linię defensywną. Bardzo dobrze. Nie dać, nie dać. Zakęszczamy. Ekstra. Nice. O to chodziło. Babiasz, bardzo dobrze. Wiem, że ledwo zipiesz, ale... Kurde. Radosław Pruch. Chciałem jakoś to rozegrać, ale było ciężko. Nikitowicz. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Jaka pięknie. Drozdowicz, Fosmańczyk. Liczka, nice. Plizga. Plizga! Ale jeszcze z odkatkami sił ruszył. Dobre Kufka. Szkoda. No teraz zagrał z wykorzystaniem bramkarza. Żeby się nie zemściły te sytuacje, które mieliśmy. Bonin. No bierz go. Wow, nie! Nikitowicz, ależ wspaniale! Witam! To była interwencja chyba meczu. Chociaż prosto w niego uderzał. Basta de Leandro. Dobrze, że tego nie łapał, tylko piąstkował. Ty się tam cofaj, witam. Przy linii bocznej wrzutem z autu. Basta. Dobra. No, ważny moment w tym spotkaniu. Jaka ekscytacja na trybunach. Kurde, ale mnie zrobił. Sił wspierają swój zespół. Może jeszcze zachęcą swoich ulubieńców do podkręcenia tempa i zmiany wyniku. Dawaj go, Kowal. Kurde. Jest okazja. Dobra. Jest szansa na korzystny wynik. Ale, ale będą tracić, będą cisnąć, bo moi ledwo dochają. Pruchnik! Ależ kapitalna interwencja, znakomicie złapał. Moi piłkarze już rękawami dychają. Dobrze, Kowal! Ale piękne podanie od bramkarza. Kowal, dajesz! Moim zdaniem fał. Moim zdaniem fał. Tak jest. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. Bardzo dobry, Kowal. Trochę czasu trzeba ukraść. Okej. Okay. Spróbujmy uderzyć. Plizga chyba, tak? Plizga. No to spróbujemy. Świetnie interweniuje. Mogę jednak rzucać. Nie ten kąt. Dobra, spokojnie, Ziajka. Drozdowicz, ty masz pełno życia, pełno energii, że tak to powiem. O, świeży jesteś. Bardzo ładnie.
Zadowicz. Kurde, gdyby to przeszło. Jeszcze tylko 2 minuty regulaminowego czasu gry. A oni mało mogą czasu, skontrować, kurczę. Może się jeszcze zdarzyć. Może to być ostatnia akcja w tym meczu. Mają jeszcze szansę, by doprowadzić do remisu. Oby nie! To coś niespotykanego. Rzadka sytuacja. Bramkarz włączył się do ataku przy tym rzucie rożnym. O, bramkarz biegnie. I za chwilę rzut rożny. Coraz mniej minut do końca. To bramkarz na polu karnym. Trzeba to wykorzystać. Było niebezpiecznie z rzutu rożnego, ale udanie interweniuje bramkarz. No nie tu. Dobra, mniejsza. Jakbym teraz zabrał? Bierz, Kowal. A, szkoda. To może być ostatnia szansa na to, by wyrównać w tym spotkaniu. Biegnij, Drozdowicz. Dobra. Koniec, 1-0. Mecz dobiegł końca. Koniec meczu i mamy zwycięstwo drużyny, która... Jeden do zera wygrana po golu Fosmańczyka. No pod koniec Górnik Łęczna to ostro cisnął, ale... Ale udało nam się to wywieźć. Zawodnikiem meczu został Andrzej Witan, nasz bramkarz. No, były zawodnik Zawiszy. Były bramkarz Zawiszy. Więc między innymi... Dlatego, że tu jest trochę piłkarzy Zawiszy w Termalice, bo jest... Ziajka, jest Witan. W ogóle w tej FIFA jest dużo piłkarzy Zawiszy, bo oni wszyscy poodchodzili do różnych polskich klubów rozsianych po całej ekstraklasie. I w ogóle do klubów, które są w tej FIFA, więc chciałbym po prostu w Termalice zrobić drugą Zawiszę. I tyle. Tu pochwa, jeszcze motywujmy. O, dobra, tu do meczu z Pogonią. W tym momencie ja się będę z wami żegnał. Jeśli wam się podobał ten materiał, to zlajkujcie, skomentujcie, czekajcie na kolejne materiały na moim kanale z innych serii, z innych gier pewnie. No i co? Zaglądajcie do opisu, bo naprawdę nie jest warto. Do następnego odcinka. Cześć! Can't stop.